I co było? Słuchajcie, mam to, zamówiłam auto. Jeszcze muszę zrobić wpłatę, więc jakby się jeszcze nie liczy. Jeszcze nie wiadomo, czy Marlena dostanie, tak? Ale masz brykę. Będzie dobrze, baby. Słuchajcie, to ten dzień, idziemy odebrać moje auto. Tak! Co ty się tak cieszysz? Nie wiem! Ojejku, widzę, że wysoko mierzysz. To ty mi znalazłeś. Chyba dlatego się tak cieszę, słuchajcie, bo już wiem, co to będzie. A mówiłeś, że nie będzie płakty, widzisz, mówiłam, że zastanawiałem się, nie wiedziałem. Andrzej załatwił specjalnie, tak. Zgadza się. Uuu, wow. Dziękuję bardzo. Piękny. Ej, pasuje ci. Brałeś się pod kolor zdecydowanie. Pierwsze otwarcie robisz? A, chyba było otwarte, ale to nic. To jest zapach nowości. To jest zapach Porsche. Skóry naturalnej. Ej, wiesz, co musisz zrobić? No. Pierwsze odpalenie. No tak. Dawaj. Jak mam odpalić? O nie. Marlena, w Porsche zawsze po lewej. No skąd mogłam wiedzieć? Kupię? No, takie auto kupiłaś. Tu? Mhm. To się przekręca? Przekręca się, no. Powiedz wszystkim, jaki masz silnik w swoim nowym aucie. 29V6S. My life be like. Przeczytała. Jaki cwaniak. Ale powiem szczerze, byłem przez moment w szoku. Taki kompletny, mówię, co jest grane. No dobra. Sprytnie. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Tak, ja też gratuluję, kochanie. Dziękuję. Dziękujemy ci bardzo, Andrzej. Zabierają twojego makana. Jak to? Ja tutaj goszczą szampanem. Zagadali cię. Jedzie już? Tak, twoje autko? Tak. Cieszysz się? Bardzo. Tak, to są zimowe felgi twoje, po której jechałem 300 km. Pięknie się prezentują. Do cacy. Siadaj. Co prawda nie wyjechałaś z salonu, ale wyjedziesz spod salonu. No. Coś robię. Zobowiązuje Porsche. Uwaga. Oh yeah, Bordeaux. Jaka głupia. No drive, no. No dobra, no. O cieniu, zaczyna się. Jak to mam serko? Normalnie, no ręką, Marlena. No i kochani, minęło już kilka dni od odbioru nowego auta Marleny i dzisiaj się pakujemy, bo w nocy wyjeżdżamy w Alpy! Idziemy na super wyjazd, będę uczyć się jeździć na nartach, bo w zasadzie nie umiem. Mamy piękne hotele, jest tam dużo śniegu. No i jedziemy moim Porsche włoskim autem, będziemy je tam testować. Co to było? Baba kupiła samochód za tyle kasy i nawet nie wie, gdzie jest produkowany. Dlatego jedziemy do włoskich Alp. Także nie możemy się już doczekać, pakujemy się i lecimy w Kimę, bo jedziemy w nocy. Moi drodzy, pierwszy przystanek na siku. Jak na razie idzie dobrze, przejechaliśmy już 2 godziny, Marlena sobie śpi, a ja niestety zapomniałem okularów przeciwsłonecznych, a wyszło ostre słońce. Znalazłem teraz w kieszeni. No i zmiana, teraz ja będę dzimał, a Buła prowadzi. Tak, Kuba jest księżniczką pasażera. Obie. Oh,
Słuchajcie, spełniam marzenie. Jestem na autostradzie bez ograniczeń prędkości. Tak, ale przestań. Całe życie na to czekałem. Ale nie możemy szarżować, bo musimy wbić dopiero 3000. Ale nie. A Andrzej powiedział. Nie przyspieszać, ale szybko można jechać. Aha. Dobra, słuchajcie, no to ciśniemy. Najmniejszej po prostu tutaj stacji znaleźliśmy toaletę i to jeszcze darmową. Szwajcarii to jest na bogato, darmowy srocyk. Już słuchajcie, wstrzymujemy od jakiejś godziny, bo nie było stacji. Jeżdżaj chłopie, przyjechalimy. Gdzie tu są mel parkingule? Kurde, klimatycznie tu się zjeżdża, tutaj na dół, na 100% na dół. I podziemny, na bogato! Dzień dobry, po co pan przyjechał? Bagaż? Ja po magazel bagaż, tak? Tak, to proszę tutaj zabierać. Czemu to się tak zawsze kończy? Mnie pytasz? Zobaczcie to. Dobrze, że pani nam już nie chciała pomóc. Babo, my na miesiąc przyjechali. A słuchajcie, co jest najlepsze, to nawet jeszcze nie mamy rzeczy na nartach, jeszcze mamy buty narciarskie. I koszulkę Madleny. Dobra, pchaj to, mój sługo. No i kochani, po 14 godzinach podróży, chyba 15 przerwach na sikanie i po przejechaniu 5 państw, jesteśmy w końcu na miejscu i jesteśmy wykąpciani i zbieramy się gdzie? Na kolację! I to na włoską kolację. Oh, yeah. Także widzimy się, kochani, jutro rano. I kochani, mamy pierwszy dzień w Livigno, mamy cudowną pogodę, byliśmy już na śniadanku, było przepysznie, był ładny widoczek, no a nasz hotel jest naprawdę przepiękny, mamy bardzo przestronny pokój, saunę, gdzie będziemy się wieczorem kotlić, no i ładną łazienkę z prysznicem. No i mamy 2 kibelki, na bogato. Tu jest bidet. Jeden pies. A teraz się zbieramy, bo idziemy na stoki. Tak, bo żeby nam nie zamknęli żadnego. Tak, jak się okazało, są do 16:30, a jest jakaś 14, a musimy jeszcze wypożyczyć sprzęt. Także kupa przed nami, a propos kupy. To jest największa kupa śniegu, jaką widziałem. Ja już myślałam, że nam ptak w stronie. Pokaż im, no. Kombinezon, cika, będę na stoku. Proszę bardzo, z kapturem. Cika to będzie, jak cię zwiozą za pierwszym razem w tym kombinezonie z Bognera. Wszyscy śmieszkują z takich narciarzy, co wiecie, przyjeżdżają na stok odwaleni za kupę kasy i tak dalej, a potem nie umieją jeździć. I ja mam troszeczkę coś takiego, że Marlena jest takim narciarzem, bo ona się dopiero uczy. Błagam cię. Ona stwierdziła, jak wkroczy na lot, to zjedzie pięknie. Za ratownikami. To jest w ogóle zabawna rzecz, my jesteśmy bardzo profesjonalni. Teraz dopiero wyciągamy buty, które są nowe, mojej Marleny. No i nawet nie wiemy, czy na pewno nam będą pasować, bo nie mieliśmy czasu ich zmierzyć, ale... W tym hotelu jest takie pomieszczenie, gdzie możecie zostawić narty i sprzęt, także mega spoko. Mega fajnie, nie? Czekaj, muszę zbliżyć kartę. O! Nice! I co jest najlepsze? Jest taki piękny, no ja! I są, słuchajcie, ogrzewacze na buty. Pewnie w wielu hotelach w Alpach jest coś takiego, ale jesteśmy pierwszy raz w Alpach i się jaramy tym mocno. Oui. No i kochani, jak zwykle, my zawsze musimy mieć jakieś przygody. Otóż okazało się, że tutaj wszystko jest teraz zamknięte. Tak, Kuba nie sprawdził oczywiście. Pani powiedziała, że dopiero za pół godziny otwierają, bo mają teraz, co to mają? Siestę. No nie mają takiego... tutaj chyba siestę, nie ma. Fiestę. Pan się pytał, czy dla początkujących, czy jaki mam poziom, a ja mam basic. Okej, okay. Ale powiem wam, że tak w porównaniu z polskimi wypożyczalniami, chociaż niektóre są ładne, ale tu jest. Nie śmierdzi skarpetą. Jaki powiedziałeś, że masz level? Między medium a advanced. Nie, no, słuchaj, ja wysoko mierzę, tak? Słuchajcie, podjechaliśmy 5 minut pod sam stok jak ostatnie leniwce. Dokładnie! No, jest widok, zobacz się. Ale najgorsze wam powiem, że zapłaciliśmy 100 euro dzisiaj za w zasadzie wjazd, a za godzinę zamykają, więc nie wiem, czy nam się to opłaci, no ale już chcieliśmy dzisiaj wjechać. No i kochani, pierwsze wyjście już u góry. Wow, wow, jak to jest jasno. A jak tutaj jest pięknie. Przepięknie jest. Ależ niesamowicie świeci słońce. Jest zobaczcie to. Nie no, będzie dobrze, baby. Pięknie, Bogner, wyglądasz. Co wymyślasz? Jak ty iść już na niebieską trasę? Nie ma niebieskich tras. Nie denerwuj mnie nawet. Marlena jest bardzo zdenerwowana. Podjedźmy sobie tam i tam poczekamy i zobaczymy, chciałem jaka jest trasa. Najwyżej. Po co chciałeś jechać najwyżej? Chciałem, nie ma niebieskich tras. Chciałem, żeby było pięknie. Nie tam. Tam.
Tam. Tutaj jest tylko chwila stromizny, a potem jest gładko, tam się jedzie. Ja zerknę na to, ale może faktycznie jest stromo, ale Marlenie nie chce mówić. Dobrze ci idzie, babo, zjechałaś 10 metrów. Musisz skręcić tu. A nie musisz widać, spokój. Ona jak wkroczy na lód, to zjedzie pierd. Tyle było nerwowania. Patrzcie jak śmiga. No brawo! No widzisz jak ci dobrze idzie? Ja to pod kątem zrobiłam. Nie, no. Ale no jakby to jest strach, bo widzisz te wszystkie góry. Jestem przerażona, no nie? W Białce tak nie było. I boczkiem, który pięknie, no. Ja naprawdę nie rozumiem, co ona tak panikuje. Wiecie, jak już jedzie? To jedzie jakby już jeździło lata. Niebywałe, niebywałe, naprawdę. No super ci idzie przecież. Pierwsza gleba! Gdzie zaliczać gleby, jak nie w Alpach? Jedziemy, dawaj, bo się ciemno zrobi i nas helikopterem będą musieli ściągać. Dobra, nie śmiej się, wypluj się. Chodźciu. To jest sport dla ciebie, babo. Trzeba posłodzić trochę. Żyjesz? Ale była gleba. Ale nie było, jakoś nie przeleciałaś, nie wiadomo jak, w głowę nie? Nie. No, boki, narty bokiem do stoku. Spokojnie, pistaszku. Jak ja. Co ty gadasz, jak zjedziesz, jedziesz jak zawodowy? Zaspokój się. Oj. Kryzys. Chodź, bokiem. Piona i jedziemy, dawaj. No, dzielna. Nie wierzę. Słuchajcie, jesteśmy na dole i podsumowanie. Wjechaliśmy, jak Marlena twierdzi, na złą trasę, bo ja ją wprowadziłem na złą trasę. Pan mi powiedział ze skutera, ratownik, że to nie jest taka łatwa trasa, że to jest jedna z trudniejszych. Ale śmiejemy się, słuchajcie, że za 100 euro mamy taki content i Marlena sobie jeszcze zjechała z przystojnym panem ratownikiem. Ja zjeżdżałam z Białki tydzień temu, nie dawałam rady, nie było takich cyrków jak tutaj. Ona stawiła jak wkroczy na lód, to zjedzie pięknie. To co teraz, Bąbelku, po tych wszystkich przeżyciach dzisiaj? Idziemy do sauny. Uh-huh. A potem? No jedzenie. O tak, no makaron? Tak. Ojej. Najlepszy, ponoć polecony od lokalsa. O. Dzisiaj też mamy piękny dzień, kochani. No, to jest tak niesamowite miejsce, nie? No, jest tak ładnie. Dzisiaj, kochani, żeby już nie było cyrków, wzięłam sobie instruktora, także o 12 zaczynam lekcję do 16, nie, do 15, 3 godzinki mam, no, 3 godzinki, także zobaczymy, jak te moje umiejętności się wypracują. Jestem w drodze do góry i powiem wam, że to jest niesamowite, ale to taka ciekawostka. Tu jest tak mało ludzi, praktycznie w ogóle nie ma kolejek. Ja jestem sam w swojej kolejce, więc nie, jestem w szoku. Jak ci idzie, babo? Dobrze, to jest mój instruktor, Mateo. Hi, Mateo. Dzień dobry. Now we try to go in the red one, easy red one, for going the black one tomorrow. Okay, that's the plan. It sounds amazing. Co ciekawe, Mateo powiedział, że mamy szczęście, że jest mało ludzi i to dlatego, bo dopiero po weekendzie się zaczynają ferie. Powiem szczerze, że tutaj trasy są tak przygotowane do jazdy, naprawdę tu się tak szusuje. Pierwsza klasa, jest naprawdę... No dawaj, tragarzu mój. Co? Ja zmęczona! Cały czas jeździłem i cię nagrywałem, żebyś content miała, a teraz mi od tragarzy. Ja cię nagrywałam, żebyś miał content. Tam randkowała z... Jak on miał na imię? Mateo. O, z Mateo, no właśnie. Skurcz! O, poproszę cię, ściągnij mi tego buta, bo mnie skurcz łapie. Już mnie złapał. Co ty to? Ej, ale ja już drugi raz mam skurcz, jak wyciągam ogólnie z buta. W sensie wcześniej w Białce, teraz tutaj. A.
Właśnie wróciliśmy z kolacji, tak. I chcielibyśmy wam podziękować, bo na naszym YouTubie właśnie wybiło 600 tysięcy obserwujących. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, że jesteście. To jest takie wspaniałe, 600 tysięcy subskrypcji. Tak, wow. Nie spodziewaliśmy się tego, ale teraz chciałam wam coś pokazać. Bo ogólnie, moi drodzy, jestem w pierwszym miesiącu ciąży. Ja pierdzie... Ciąże spożywcza! Italiano! Pizzerino! Ja pierniczę, Marlena, co to jest? Karol, lasagne i pizzę diavole. Nie dotykaj, bo to pęknie. Już ostatni dzień tutaj, zaraz się musimy wymeldować, ale Marlena na szybko nagrywa Get Ready With Me na balkonie. Dzisiaj idziemy na narty, Marlena będzie znowu jeździć z instruktorem, a potem przejeżdżamy do następnego hotelu. A kiedy masz jazdy znowu z Mateju? Za 1,5 godziny. Robimy postępy. Yeah, robimy. Dobrze. That's good. Tak, byliśmy teraz na czerwonej trasie i teraz wjeżdżamy na jeszcze wyżej do czerwonej trasy. Goofy. Yes, he's saying that I am goofy, but... Stupido. Stupido? Or stupida. Stupida. Stupida is it's for the girls. Yeah, so stupido for the men. No. Stupida. W całym dniu wróciliśmy pod hotel zabrać walizki, oddać sprzęt tam niedaleko i potem jedziemy na jedzonko. A jak w ogóle się dzisiaj jeździło? Właśnie myślałam, że nie zapytasz. No. Ogólnie dzisiaj już znacznie lepiej, czuję się naprawdę pewniej. Moje skillsy poszły do góry i Mateo powiedział, że jeszcze 2 dni z nim i myśli, że byłabym pro. No jak Mateo powiedział, że 2 dni z nim byłabyś pro, to chyba trzeba uwierzyć, co? To tak. I jeszcze przed trasą przyjechaliśmy do Dozdy, najlepszego makaronu tutaj. Tak nam pani powiedziała. To jest restauracja. Siku. Oj, bo co tu nagrywasz? No, zamknięta kuchnia. No. Ojej. Gdzie przyjechaliśmy? Gdzie dotarliśmy? Do... Cyprianerhofen. Nazwa nie jest zbyt zachęcająca. Tak, ale... hotel, to... Słuchajcie, ale hotel już ma dobrą wizytówkę. 10 km stąd nie ma nigdzie śniegu. Podjeżdżacie minutę od hotelu, wszędzie jest śnieg. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co oni robią, czy dośnieżają. No, ale jest. Dobra, także słuchajcie, mamy walizy i idziemy na recepcję się zameldować. Ja już ledwo widzę, nie? Orna, tak, dzisiaj się wybieramy na takie przepiękne jezioro. I co jest fajne, latem podobno tam jest mnóstwo ludzi, a liczymy, że zimą nie będzie tak źle. Tam jest nasz hotel, ale zobaczcie ten widok. Tak, ogólnie przepięknie to wygląda i naprawdę widoki są niesamowite. My z pokoju mamy nieco inny na drugą stronę, ale też przepiękny. A także teraz jedziemy nad jezioro i nie możemy się już doczekać. Co, jesteśmy na parkingu? No i co się stało? Powiedz wszystkim. To słuchajcie, jezioro jest zamarznięte i nic nie widać, a jest takie piękne normalnie, ale idziemy mimo wszystko zobaczyć, bo jechaliśmy tu 1,5 godziny. Tak, no ogólnie jest, powinno być niebieskie, takie turkusowe, tak, turkusowe. A wygląda tak. Ale i tak jest ładnie. Bardzo. Umówmy się. Co ty tu robisz? A daj spokój, tak mi spieszły usta przez ostatnie dni. No ale słuchajcie, jest i tak pięknie tutaj, mimo tego braku jeziora. Spacerujemy sobie taką ładną ścieżką. I co jest super, jest mega przyjemna temperatura. Ej, no właśnie, myślałam o tym, że powinno być ostraszczne niedźwiedzie i nie mam. W sumie jakbym się zachowywała, jakby się niedźwiedź tu pojawił. Musiałabym nieruchomo stać. Tak, dokładnie, no. Ja bym spanikowała, ja bym uciekła, wiesz co? Oj, ja wiem, że ty byś panikowała. A ty nie. A coś ty. Może ja jestem... Uciec, albo stać? Jakub tak. Norens, łowca niedźwiedzi. Jak nic kupa niedźwiedzia. Tam idziesz, bo jest tam? Bezczelny jesteś. Przeleciał nam Kuba dronem nad głową, że mi okulary spadły i się przestraszyłam. Prawie w nas trafiłem. Już więcej nie latam. Ach i kochani,
Trzeba było raczki wziąć. Ale zobaczcie ten view. Zobaczcie to. To jest chyba jeden z ładniejszych widoków, jaki w życiu widziałem. Na pierwszym miejscu jesteś oczywiście ty. Chciałem to powiedzieć. Ostatnie miejsce, moi drodzy, w zasadzie można powiedzieć z trzema widokami. Na góry, na samochód i na moją bułę. Tam kryjącą się z tyłu. No i moi drodzy, w tym pięknym miejscu kończymy ten film. Mamy nadzieję, że wam się podobało. No a jutro wracamy już do domu. Także kochani, dziękujemy bardzo. Do następnego filmu. Pa, pa. A i pamiętajcie o łapkę w górę. Pa, pa.